Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko. Poniedziałek, dziś 12 dzień lutego. Po godzinie 18 rozmawiam z wielkopolskimi politykami. W naszym studiu dwie poznańskie posłanki. Katarzyna Kierzak-Koperska, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór. I posłanka Katarzyna Ubrychan, Lewica. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór panu i państwu. Nasz skład uzupełnia poseł Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Kamień serca, zawsze kiedy łączymy się zdalnie, mam takie poczucie, że coś może nam nie wypalić. Pani poseł, bardzo prosiłbym o założenie słuchawek, będziemy się wtedy wszyscy słyszeli. Dobrze. Nie wiem, czy państwo obserwowaliście protest rolników w całej Polsce i te hasła, jakie pojawiały się na naszych stronach też internetowych. I ciekawe, które było dla państwa najmocniejsze. To, które ja widziałem i które my w Radiu podawaliśmy, to jest: bez nas będziecie głodni, goli i trzeźwi. Takie hasło, które jeden z rolników przy sobie miał. Ale to oczywiście takie śmiechy przez łzy, dlatego że ten protest rolników skończył się w tej fazie takiej symbolicznej tego piątkowego najazdu na polskie miasta, ale tak naprawdę będzie trwał, bo nie skończył się problem. No i rolnicy mówią tak do urzędników: nie chcieliście słuchać nas w zaciszu gabinetów, to nas posłuchacie na ulicach. I tu jest moje pytanie do państwa. Pani poseł, zwracam się do Katarzyny Kierzek-Koperskiej. Pytanie, czy bez zmiany polityki unijnej, myślę tu o Zielonym Ładzie, bo to jest protest ogólnoeuropejski, rolnicy po prostu odpuszczą sobie, bo mam wrażenie, że ten protest, dopóty te warunki są, jakie są, nie skończy się. A czy pyta mnie pan, panie redaktorze, czy Unia Europejska powinna zrobić krok wstecz, tak? To nie jest pytanie z tezą, ale jeżeli pani tak to zrozumiała, to myślę, że możemy tak w taką stronę pójść tej rozmowy. No, widząc po tych protestach na ulicach nie tylko polskich miast i miasteczek i wsi, autostrad i innych miejsc, ale również europejskich protestach, no to jednak jest to ogromne obciążenie dla rolników i dlatego Unia Europejska powinna zweryfikować raz jeszcze Zielony Ład pod tym kątem, tak. Nawet niektórzy mówią, że to niektórzy rolnicy, że tak naprawdę większość kosztów Zielonego Ładu spada na ich barki. Tak by można powiedzieć chyba. Większość to może nie, bo Zielony Ład obejmuje bardzo wiele obszarów. To nie jest tylko kwestia żywności. Wiemy, że musimy obniżyć emisję gazów cieplarnianych. Żywność jest jednym z, produkcja żywności jest jednym z elementów. No ale z drugiej strony do wszystkiego też powinniśmy przechodzić w jakimś okresie czasu. Nie można też zrzucać na rolników takich obciążeń w bardzo krótkim okresie czasu, kiedy oni tak naprawdę żyją z tego rolnictwa i to jest ich chleb, ich utrzymanie. Panie pośle, ja się zastanawiam, czy jest jakiś fragment wypowiedzi pani posłanki Kierzek-Koperskiej z Platformy, z którym pan by się nie zgodził na przykład. No oczywiście, że tak, bo pani poseł stwierdziła, że musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. No to rozumiem, że jest pani wyznawcą tej religii klimatycznej, religii, która zakłada, że człowiek ma wpływ na klimat. No jest to absolutna nieprawda i manipulacja tych lewackich środowisk. Klimat się zmieniał zawsze. We wczesnym średniowieczu, w okresie wędrówki ludów, mieliśmy ochłodzenie klimatu, potem w pełnym średniowieczu od 800 mniej więcej roku do gdzieś początków XIV wieku mieliśmy ocieplenie klimatu i wtedy była Grenlandia, Zielona Wyspa, winne latorośle uprawiano i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, i w Danii. Potem było minimum klimatyczne w XVII wieku. Klimat się zmienia i to jest zależne od aktywności słońca przede wszystkim, a nie od człowieka. I ci właśnie wyznawcy religii klimatyzmu wymyślili sobie ten pretekst do tego, aby wpływać metodami inżynierii społecznej, takim zwykłym, bezczelnym zamachem na ludzką wolność, na wszystkie właściwie dziedziny życia. I nareszcie rolnicy pokazali, co o tym myślą. I jeśli przedstawicielka Platformy
mówi, że Unia powinna zrezygnować z Zielonego Ładu, no to ja pytam, a gdzie wy byliście? Nie kiedy powinna zrezygnować, tylko powinna zweryfikować, panie pośle. Okej, to zweryfikować. Proszę mi nie... zweryfikować. Tylko że wy byliście absolutnie za tym. Podczas wszystkich głosowań w Parlamencie Europejskim to posłowie, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwnikami tego szaleństwa wprowadzonego przez Fransa Timmermansa, tego Fit for 55. Natomiast posłowie, europosłowie Platformy za tym po prostu głosowali. I dzisiaj wasza przedstawicielka przecież, tak zwana wiceministra klimatu i środowiska, zastępczyni pani Henning-Kloski w Brukseli, mówiła, że należy zaostrzyć te cele klimatyczne. Powiedziała, do 2040 roku redukcja o 90%. To prawda, aczkolwiek minister Henning-Kloska później to od tego się dystansowała. Czy mogę ad vocem? Krótko proszę, ad vocem. Bo tutaj bardzo dużo kłamstw padło, ale jedną rzecz chciałabym powiedzieć. Komisarz Wojciechowski to jest bodajże człowiek, który jest skazany na to stanowisko z państwa ugrupowania, prawda? To on jest autorem właśnie tych rozwiązań dla rolnictwa, a nie, jak pan próbuje tu insynuować, wszyscy inni, tylko nie państwo. No to nie, to ja od razu... To bardzo, kłamstwo, bardzo krótko, a potem bardzo proszę, dajmy głos pani poseł Uberhan, bo tutaj jeszcze nie miała okazji... Panie pośle, proszę bardzo, to krótko, ad vocem. Panie pośle, proszę bardzo. Więc pan komisarz Janusz Wojciechowski był jednym z tych, który był najbardziej krytykowany za to, że opierał się Zielonemu Ładowi. I on dlatego dzisiaj Jarosław Kaczyński każe mu zrezygnować. Ale pani nie wchodzi w słowo. On oczywiście w 2021 roku popełnił taki tweet, gdzie, nie wiem, chciał sobie dodać chyba powagi i napisał, że to on wprowadził Zielony Ład, ale wszystkie inne fakty świadczą o tym, że był jednym z tych polityków, tak jak i cały rząd Prawa i Sprawiedliwości, który się temu przeciwstawiał. I najlepsza byłaby wypowiedź pani wiceminister Zielińskiej, tam właśnie w Brukseli, która powiedziała, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości wstrzymywał ambitną politykę klimatyczną, a my teraz pójdziemy w awangardzie tych zmian i my doprowadzimy do tego, że właśnie ten cel klimatyczny jeszcze podwyższymy i Unia za tym poszła. Za tym głosem przedstawicielki rządu Donalda Tuska. Panie pośle, głos dla pani posłanki Katarzyny Uberhan. No i pytanie, jak pani jako lewica, lewica zawsze była taka proekologiczna, czy też nie ugniecie się trochę przed tym głosem rolników, bo on jest mocny i rzeczywiście można powiedzieć od Lizbony po granicę z Białorusią. To prawda, że teraz mamy do czynienia z, czy mieliśmy do czynienia z kolejną falą protestów rolników, która obejmowała całą Unię Europejską, bo to nie tylko Polska. W Polsce te problemy związane właśnie z rolnictwem to jeszcze kwestie importu tanich surowców, czy zalew właściwie tych tanich surowców z Ukrainy, więc tutaj nakłada się kilka tematów. To nie tylko kwestia to Zielonego drugi, Ładu. Tak, powód, to prawda. Tak, to jest wiązało się to też z protestami przewoźników wcześniej na granicy, do których rolnicy się dołączyli. Wydawało się, że problem został zażegnany. Chodzi też o kwestię właśnie liberalizacji tych przepisów do tych, które obejmują tylko tak naprawdę Ukrainę, co jest zrozumiałe w jakimś sensie ze względu na toczącą się tam wojnę, no ale przepisy, jak już jest jakaś przestrzeń, to czasami, no, jak jest przestrzeń do nadużyć, to niestety są też i dobre przepisy, dobre regulacje nadużywane i tu się dzieje jakby kosztem polskiego rolnika. I tutaj jakby też, jeżeli chodzi o ten protest pod tym względem, ja jakby zupełnie rozumiem i podzielam, że chodzi o to, żeby te zasady były równe, żeby na rynku wszyscy tak naprawdę konkurowali z tego samego poziomu, a nie według różnych zasad. Będzie to niemożliwe wtedy... w sytuacji, jeżeli ukraińskie produkty będą na właśnie bez tych zasad, do których muszą się stosować europejscy rolnicy. Można powiedzieć, że na dzień dobry są na przegranej pozycji. Ta. Ale jeżeli rolnicy. Chodzi o kwestie samego Zielonego Ładu, to oczywiście jak najbardziej jestem osobiście za tymi rozwiązaniami. Uważam, że niestety w jakimś sensie natura będzie przegrywać z ekonomią i z innymi wartościami, bo należy pamiętać, że oczywiście
To jest też pewna wartość praca ludzi na roli, ale też to ludzi, którzy tak naprawdę zapewniają nam produkty, wyżywienie i tak dalej. To kwestia, no, przenoszenie kosztów na rolników oznacza tak naprawdę przenoszenie kosztów na te produkty, które my później jako konsumenci też musimy nabywać. My też za to zapłacimy i koniec końców, to czy tak naprawdę płacimy wszyscy za to i płacimy też kosztami przez to zwiększającej się dalej w takim sensie wtedy zwiększającej się inflacji. No ale jeżeli albo płacimy albo my, albo zapłaci przyroda i w tym momencie no niestety to pewnie tak się skończy. W tej chwili piłka jest tak, znaczy, bo pan pytał mnie jako lewicę, więc jakby swoje osobiste zdanie wyrażam, ale wiem, że tak naprawdę jakby piłka jest w grze i jest po stronie Unii Europejskiej, bo de facto to Bruksela w tej chwili ma przed sobą to zadanie. To ja do tego jedno ważne zdanie, dlatego że rolnicy mówią, że te przepisy, które powstają, to znaczy się sposób, w jaki oni muszą uprawiać, ubezwłasnowalnie, w tym sensie, że nie mogą decydować o tym, w jakiej formie mieliby to czynić, ale tu chodzi o takie konkrety, na przykład jak konieczność ugorowania ziemi, tam części, w sensie 4%, tak. Ale druga sprawa, możliwość stosowania pestycydów, bo było ograniczenie. No i właśnie o to chciałem zapytać, że we wtorek Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Unia się z tych rozwiązań dotyczących, tak, natomiast cele jako takie zostają, więc pytanie takie, czy zostanie to przerzucone w jakąś inną stronę niż rolnicy, oni nie będą mieli tego ograniczenia. W jaką stronę to pójdzie? Czy Unia mimo wszystko się troszeczkę z tego wycofuje w takim razie? No bo też cały czas ten plan redukcji emisji CO2 jest utrzymany. Nawet powiedziałbym, że Unia no, podnosi te wartości wobec tych, które były jeszcze parę lat temu procedowane. Proszę państwa. Ale proszę też pamiętać Katarzyna o tym, tak, że wśród tych producentów żywności jeszcze mamy też inne branże, bo tam też są duże zakłady produkcyjne i przetwórstwa i tutaj te protesty głównie dotyczą małych rolników, małych gospodarstw rolnych, bo one rzeczywiście, to jest tak samo jak z MŚP, prawda? Duży przedsiębiorca jest w stanie na siebie wziąć więcej, mały znacznie mniej. I stąd właśnie te rozwiązania dla tych małych gospodarstw też powinny być bardziej ulgowe, bardziej dostosowane do ich możliwości finansowych oczywiście. A jeśli chodzi jeszcze o ten import zboża z Ukrainy. Pan premier Donald Tusk już rozmawiał też na Ukrainie o tym problemie, bo no, zapowiedział to wczoraj też podczas inauguracji kampanii samorządowej w Morągu, że nie może być tak, że i to powiedział panu prezydentowi Załońskiemu, że nie może być tak, że dla grupy kilkudziesięciu interesariuszy w Ukrainie my mamy niszczyć nasz rynek zbożowy, żeby nasi rolnicy nie mieli gdzie sprzedać swojego zboża i dlatego będę w tej kwestii, oczywiście pomagamy Ukrainie i jesteśmy ich sojusznikiem w wojnie, ale jeśli chodzi o kwestie handlu, to nie jest to de facto nasz problem, co oni zrobią ze swoim zbożem, bo musimy troszczyć się o naszych rolników. Panie pośle, tutaj do tego, co mówiła pani poseł, ale też wracam do tego pytania, czy to ograniczenie stosowania pestycydów, to z czego na razie się wycofuje Komisja Europejska, czy to oznacza zmianę frontu, pańskim zdaniem, jeśli chodzi o właśnie podejście do rolników na razie w Unii Europejskiej? Czy tutaj w postępowaniu pani von der Leyen ja widzę wielką hipokryzję, bo Niemcy kupili firmę Monsanto, która produkuje środek czynny do większości pestycydów, herbicydów, glifosat. I do czasu, kiedy Amerykanie byli właścicielami Monsanto, to glifosat uznawano, zresztą słusznie zupełnie, za substancję wywołującą nowotwory. Natomiast w momencie, kiedy Niemcy stali się właścicielami, to już chyba trzeci raz przedłużono możliwość stosowania glifosatu, ostatnio w 2023 roku jesienią na 10 lat. Więc to jest wielka hipokryzja i to właściwie rolnicy nie na to zwracają największą uwagę. Ja chcę powiedzieć o takiej sprawie, która jest mało znana, a pokazuje, kto tak naprawdę broni interesów rolników, a
to działa właśnie w interesie tych wielkich firm, które stoją za tą polityką pseudoklimatyczną. Rząd Prawa i Sprawiedliwości skierował do TSUE liczne skargi na właśnie te założenia Fit for 55. Co zrobił rząd Donalda Tuska? Wycofał te skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli krótko mówiąc, otworzył drogę do tego, żeby w Polsce te absurdalne zupełnie wymagania narzucono. I tak to wygląda dzisiaj, że urzędnik z Brukseli ma decydować za rolnika, również polskiego, w jaki sposób ma siać, w jaki sposób ma nawozić, jak ma stosować płodozmian, bo również w tych zasadach warunkowości jest na przykład narzucone stosowanie płodozmianu. To ugorowanie, no przecież Unia domagała się 10%, zeszli łaskawie na 4%. Przepraszam bardzo, ugorowano to w średniowieczu, jak była stosowana trójpolówka. W międzyczasie jednak nastąpił ogromny postęp w rolnictwie, ale chyba tego postępu ci urzędnicy brukselscy nie zauważyli, a za tymi brukselskimi urzędnikami podążają dosłownie krok w krok politycy koalicji 13 grudnia rządu Donalda Tuska. Oczywiście, ja chciałabym powiedzieć, że dobrze, że skończyły się rządy PiSu. Dlaczego? Dlatego, że to były rządy partii, która uważała, że my mamy, Unia ma obowiązek dawać nam pieniądze na wszystko, na co tylko potrzebujemy, na tą rozpustę i na tą gigantomanię. Natomiast nie ma prawa nam niczego narzucać, mówić i tworzyć wspólnej, powtarzam, wspólnej polityki. To jest bardzo istotne dzisiaj, nie tylko z punktu widzenia tych celów Fit for 55, ale również z powodu tego, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna na Ukrainie. Jeżeli, trochę wyjdę spoza temat naszej dzisiejszej dyskusji, ale jeżeli w Stanach Zjednoczonych dojdzie do zmiany władzy, to my możemy mieć naprawdę odwrót na linii frontu. W związku z tym naprawdę dzisiaj sojusze są dla nas niezwykle istotne. I dzisiaj to, co robi rząd Donalda Tuska, to naprawia te relacje po to, że nie jesteśmy samotną wyspą i nie możemy sobie decydować o wszystkim, jak chcemy, skoro chcemy być w sojuszu i w grupie dużych państw, które nas ewentualnie mogą obronić i które nas będą bronić i pod względem ekonomicznym, i pod względem gospodarczym, i pod względem militarnym, to niestety nie możemy działać tak, jak to robił rząd PiSu. Niemcy nas obronią pod względem militarnym. No gratuluję pani. Francuzi mają największą armię w Unii Europejskiej, panie pośle. Się pani myli, bo Polska... No tak, ja wiem. Państwo macie spaczony obraz ilości. Wszystkie pozostałe armie lądowe... Tak czy owak, proszę państwa, samowystarczalność żywnościowa jest kluczowa na wypadek wojny. To o tym pewnie wszyscy wiemy. Pani poseł, wracamy jeszcze do tych tematów dotyczących Brukseli. Tego, co, tak jak była mowa, było 10%, jest 4% ugorowania. Ja nie wiem, w jaką stronę to wszystko pójdzie, natomiast ja mam takie wątpliwości co do tego, jak ta polityka Unii Europejskiej ma się do reszty świata cały czas, bo mam wrażenie, że to jest takie troszkę niszczenie konkurencyjności Europy kosztem tej reszty państw, która tego nie stosuje. I w sytuacji, kiedy my staramy się być tym takim tą forpocztą, tak, liderem ekologicznych zmian, ale wytwarzamy tylko 7% globalnej emisji. No i czy w tej sytuacji to nie jest, jak to powiedział Bartłomiej Radziejewski z Nowej Konfederacji, takie honorowe samobójstwo kontynentu? Troszeczkę. Ciekawa teza. Ale... Podparłem ekspertem z jednego z think tanków. Znaczy ja uważam, że wszelkie zmiany należy po pierwsze zaczynać od siebie, po drugie też dawanie dobrego przykładu i pokazywanie, że można, też jest dobrą praktyką. Więc jeżeli my jako część Unii Europejskiej właśnie będziemy te zasady wprowadzać w życie, czyli pokazywać, że żyjemy według tych zasad, które głosimy, staramy się to przeciwdziałać się
chociażby globalnemu ociepleniu, czy innym, czy zmianom klimatycznym, czy w ogóle niszczeniu środowiska, uważam, że to jest dobry sygnał dla reszty świata. Oczywiście to jest też kwestia geopolityki i jednak wymuszania tych zmian na poziomie światowym. Tylko czy reszta świata nie ma tego w nosie? Znaczy były szczyty, mamy szczyty klimatyczne i są oczywiście są porozumienia między państwami, które no, potem z realizacją tego faktycznie jest trudno, bo mieliśmy przecież bardzo ambitne cele klimatyczne, jeżeli chodzi też o emisję CO2. Na dzisiaj no, ta realizacja no, jest daleka od oczekiwań. Znaczy, ja mogę, jeśli mogę, to powiem, z czego to wynika, że tak jest. Ponieważ w 1997 roku protokół z Kioto niestety nie uwzględnił wszystkich państw Organizacji Narodów Zjednoczonych, dlatego że w ostatniej chwili wycofali się z tych ambitnych celów ekologicznych. Trzej najwięksi, najbardziej potężni, więcej państw, ale głównie Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone. Unia Europejska wtedy weszła w tą realizację i dopiero, proszę państwa, w 2015 roku podczas szczytu w Paryżu, gdzie zawarto porozumienie paryskie, po prostu stwierdzono, że albo wszystkie kraje wejdą do tego porozumienia i będą eliminować emisję gazów cieplarnianych, albo to po prostu nie ma sensu i czeka nas zagłada. No i ze względu na to, że my jako Europa przez ten czas już zrobiliśmy znaczną część tego naszego zadania i byliśmy do przodu, to właśnie Chiny i Stany Zjednoczone dostały okres przejściowy i one dopiero będą obniżać niestety od 2030 roku swoją emisję. Pod warunkiem, że będzie to dotyczyło tak. Na przykład rolnictwa, bo jak na razie nie zapowiada się na to. Panie pośle, komentarz do tego. No, ja powiem tak, ja się śmieję z tego, bo na początku, jak pan redaktor zadał pierwsze pytanie, to moje koleżanki z ław sejmowych oczywiście szły w kierunku tego, że trzeba jednak tym rolnikom jakoś ulżyć. No ale na szczęście w ramach jednak tej poprawności politycznej w końcu zaczęły mówić to, co zwykle przedstawiciele tych partii mówią, Platformy Lewicy, czyli cele klimatyczne, zagłada świata. Oczywiście tak, uratuje Europa świat przed katastrofą zupełną, klimat się ociepla. No szkoda, że panie nie czytają troszkę więcej, bo pani wiedziały, że wprawdzie jest nieco cieplej. To pan tylko jedno źródło chyba. Proszę pana. Na półkuli północnej, natomiast jest znacznie chłodniej na półkuli południowej. Lodowiec na Antarktydzie przyrasta, więc to są naturalne zjawiska, które nie mają nic wspólnego. Proszę państwa, nie zbaczajmy. Ja jedno żołnierskie pytanie jeszcze zadam, bo mam jeszcze drugi temat. Pani poseł, do Katarzyny Ubrachan się zwracam. Co z Januszem Wojciechowskim powinno być dalej? Ponieważ komisarz do spraw rolnictwa nominowany przez PiS jest nadal. Dzisiaj Manfred Weber wezwał do jego dymisji, ale wcześniej taką zapowiedź złożył rzeczywiście prezes PiS Jarosław Kaczyński. Co w tej sytuacji? No właśnie. To takie trochę jakby wotum nieufności. Że powinien do tej dymisji się podać. Tak po prostu. Tak pani krótko po żołniersku? Tak, pytanie po żołnierskie. Żadnej narracji politycznej tutaj nie chcę cyfrować. Myślę, że, no, że tak powiem, po owocach ich poznacie i generalnie to teraz pretensje rolników je należy kierować w jednym słusznym kierunku, czyli od dawnej rządzącej ekipy, ale o tym już była dzisiaj mowa. Ten obecny rząd jest dopiero od 6 tygodni i tak naprawdę ma pełne ręce roboty i musi na tylu płaszczyznach poprawiać i robić porządki. Tylko, że do całej Europy Rolniczej, pani poseł, tutaj akurat. Tak, ale to tutaj no, musielibyśmy otworzyć nowy wątek rozmowy. Nie otwierajmy, to prawda. Właśnie, żeby rozmawiać o tym, jak już były rząd nie dbał o interesy Polski w Unii Europejskiej, ani pozycję naszego kraju w Unii Europejskiej. Oczywiście chętnie z jednej strony brał pieniądze, z drugiej strony chętnie na tą Unię Europejską narzekał, ale de facto o polskie interesy i polską pozycję Polski nie dbał. Panie pośle, co z Januszem Wojciechowskim? Ponawiam to pytanie. Znaczy, jest dokładnie odwrotnie, jak mówi pani poseł Ryberhan. No wiadomo. No to właśnie rząd Mateusza Morawieckiego
dbał o interesy Polski i sprzeciwiał się tym szaleństwom tak zwanej polityki dlaczego rolnicy klimatycznej. Protestują? Właśnie przejawem tego były te pozwy, te skargi składane do TSUE, które wy wycofaliście teraz. Natomiast pan komisarz Wojciechowski przez cały ten czas, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, walczył o polskie interesy. I teraz niestety nie ma partnera w Warszawie do tej walki, a do tego jeszcze no, niepotrzebnie zupełnie wypowiadał się w taki sposób, no, który sugerował, że idziemy w głównym nurcie polityki unijnej. I stąd to wezwanie prezesa PiS-u? Byłoby to dokładnie tak. Dokładnie tak. Chodzi nie o działalność, tylko o wypowiedź, która jest wykorzystywana teraz właśnie przez takich polityków jak Manfred Weber, jak Donald Tusk. Nie powinni sobie wycierać ust właśnie działalnością rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo ona zmierzała do tego, żeby walczyć o polskie interesy i walczyliśmy skutecznie na tyle, na ile było możliwe zderzenie się z tym walcem unijnym, który działał w ten sposób właśnie, że chciał stłamsić interesy polskie na rzecz interesów rolników niemieckich, francuskich, czy generalnie tych państw jako najsilniejszych w Unii. Bardzo krótko kończmy ten wątek. Katarzyna Kierze-Koperska. No nie, ja mam wrażenie, że ja z panem posłem żyję na dwóch równoległych płaszczyznach. Ale na jednej planecie. Mam nadzieję, że na jednej planecie, bo ja żyję cały czas na Ziemi i mocno po niej stąpam i wiem, że kryzys klimatyczny jest po prostu dla nas wielkim zagrożeniem i niebezpieczeństwem. On też to pani wie. Proszę pana, wystarczy czytać. Wystarczy czytać i słuchać ekspertów. Drodzy państwo, to ja powiem, co ja przeczytałem. Ja dzisiaj przeczytałem bardzo ciekawego tweeta Szymona Hołowni. Trochę ponad godzinę temu napisał, wcześniej zapowiadał przedstawienie ustawy, która odpolitycznie spółki Skarbu Państwa, notabene kilka dni wcześniej, kilku członków właśnie Polski 2050 zostało członkami rad nadzorczych, między innymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No ale godzinę temu z małym okładem Szymon Hołownia napisał, że no, nasz pomysł odspawania polityków od pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa budzi kontrowersje nie tylko wśród naszych przeciwników, ale i wśród przyjaciół. Ciekawy tweet, więc zapytam, co poeta miał na myśli? Pani poseł Katarzyna Uberhan. Znaczy to, co poeta miał na myśli, czy rozumiem w tym przypadku marszałek Hołownia, to należałoby zapytać samego marszałka. Oczywiście to jest też... Dzisiaj pytam o całą ideę tego. Sama idea. Znaczy powiem tak, jeszcze dawno, dawno temu, a może i nie tak dawno temu, ale jeszcze za czasów wiosny, jakby jako pierwsi podnosiliśmy też ten postulat odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Mówiliśmy wprost o zabieraniu politykom ich zabawek. I wtedy... To się nie bardzo udało. Ale to, no, udało. Dopiero teraz rządzimy, współrządzimy. To wiosny już nie ma. Jesteśmy częścią nowej lewicy jako frakcja Wiosna. I współrządzimy od niedawna. No i teraz przyszedł ten czas, by robić te porządki, o czym zresztą już wspomniałam chwilę temu. I faktycznie pojawia się w debacie publicznej na razie kwestia tego, że politycy czy osoby powiązane wprost z partią, czyli osoby funkcyjne w partiach politycznych, takich stanowisk nie powinny zajmować. Znaczy my w ogóle, jak mówiliśmy jako Wiosna, czy jako Lewica, zawsze mówiliśmy o otwartych konkursach na wszystkie takie stanowiska. Mówiliśmy to z jednej strony, z drugiej strony mówiliśmy też o zachowaniu parytetów. To pozwolę sobie wtrącić jako aktywistka prawnoczłowiecza i działająca na rzecz praw kobiet, bo też za chwilę będzie mi na agendzie kolejny kamyczek do ogródka, to znaczy do końca tego roku Polska musi wprowadzić dyrektywę unijną, która zakłada właśnie w radach nadzorczych i zarządach spółek. To nie jest jeszcze parytet, to jest kwota. Jeżeli chodzi o rady nadzorcze 40% lub łącznie w radach nadzorczych i zarządach 33% kobiet. W tej chwili wygląda to dramatycznie, bo kobiet w tych... Pani poseł, ja powiem z mojej perspektywy. Jest koło 15% średnio. Czy będzie to 40 czy 60, żeby nie byli to rzeczywiście politycy, skoro takie są zapowiedzi, takie były zapowiedzi obecnej koalicji. Powinni to być specjaliści, powinny to być otwarte konkursy. Oczywiście ja w ogóle ale to właśnie uważam, że to jest akurat, no, to jest problem, bo pytanie też o granice w tej sytuacji, czyli jeżeli ktoś ma kwalifikacje
i spełnia obiektywne warunki konkursu, to czy skreślać go dlatego, że ma to samo nazwisko co jakiś polityk, albo dlatego, że ma legitymację partyjną, bo jakby uważam, że czymś innym jest wkładanie tak zwanych Misiewiczy, czyli Misiewiczów, czyli ludzi bez kwalifikacji, ale tylko dlatego, że mają legitymację partyjną, a na drugim końcu tego samego równania, czy właściwie mamy dwa bieguny właściwie tej historii, a po drugiej stronie mamy ludzi, którzy są specjalistami, ale mogą mieć partyjną legitymację, czy jakieś powiązania z partią. Pan poseł Zbigniew Dolata. I właśnie, czy dlatego musimy ich skreślać? Zabawne, co mówi pani poseł Iberhan, bo zdecydowanie zmienia narrację. No teraz już okazuje się, ja nie zmieniam narracji, dzielę się tylko z własną refleksją, panie pośle. Pani poseł, ja pani nie przerywałem. Okazuje się, że nie warto już skreślać tych, którzy mają legitymację partyjną, prawda? No oczywiście, jasne, no teraz już wy rządzicie, więc absolutnie mogą mieć i ten postulat konkursów, no on jest dla mnie naprawdę rozczulający wręcz. To fantastycznie widać w działaniach pani ministry Pauliny Henning-Kloski, która w ramach właśnie takiego konkursu transparentnego powołała członków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No jakoś akurat zupełnym przypadkiem wygrywali te konkursy na zastępców prezesa i jej partyjni koledzy, którzy kandydowali z listy Trzeciej Drogi. A to Robert Gajda, który no wybitny specjalista od ochrony środowiska, bo był szefem spółki wodociągowej w Kole. No ale jako że jest działaczem Polski 2050, no to oczywiście wygrał konkurs. Był absolutnie najlepszy. Tak to wygląda w wykonaniu koalicji 13 grudnia, to wprowadzanie tych fachowców wybitnych, tych apolitycznych fachowców, a w ogóle to oczekiwanie, które, czy ten pomysł, który zgłosił pan Hołownia, czyli zakaz powoływania pracowników partii do spółek. Ja się trochę tego nie zrozumiałem. Kto to jest pracownik? No właśnie, prawda? Ilu jest pracowników partii? No pracowników partii w Prawie i Sprawiedliwości jest może, nie wiem, no kilkudziesięciu. Nikt z nich nie pracował w spółkach. Albo zakaz powoływania parlamentarzystów i samorządowców. I samorządowców, do zarządów i rad spółek, tak. Te dwa postulaty są w projekcie. Parlamentarzystów, to myślę, że nikt z parlamentarzystów nie pełni żadnych funkcji w spółkach, więc to jest jakiś postulat nawet zupełnie... Nawet nie wiem, czy możemy. Nie. No właśnie, tutaj panie posłanki słusznie mówią, że chyba nawet nie mogą czegoś takiego łączyć. Ale jest to, przepraszam, no marszałek Sejmu, człowiek, którego... Ale jest to projekt ustawy dopiero, nad tym będziemy pracować. Zgłosił to przecież jako postulat i chce to wprowadzić w formie ustawy. Więc jest to oczywiście działanie typowo PR-owe. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Właściwie Sejm przecież nie pracuje. My nie mamy praktycznie żadnych ustaw. Natomiast wy się zajmujecie od blisko już 100 dni wyłącznie sprawami personalnymi i właśnie sposobem na to, żeby wprowadzić swoich ludzi do tych spółek, ale jednocześnie powiedzieć, że to nie są nasi ludzie. To najlepszy przykład to jest ten Michał Gniatkowski z Rady Nadzorczej Enei, który tam wszedł, ponieważ jest politykiem Ruch Polski 2050 Hołowni, ale on teraz mówi, nie, to ja zrezygnuję z tej partii, ja zostanę sobie w tej spółce. Więc na tej zasadzie chcecie to zrobić, że oni najpierw jako członkowie Platformy, Lewicy... Znaczy ja nie wiem, ja naprawdę źle się z tym ogólnieniem źle czuję, ponieważ pan tylko wskazuje cały czas na osoby z Trzeciej Drogi. Dokładnie. Tam nie było ani jednego nazwiska z Lewicy, więc Katarzyna Gierzek-Koperska, bardzo proszę. A jeszcze proszę państwa, wrócę do Michała Gniatkowskiego. Proszę państwa, no ja jestem tutaj akurat, bym była zero-jedynkowa w tej kwestii i uważam, że my żeśmy zresztą to zapowiadali i premier Donald Tusk też wielokrotnie w wywiadach o tym mówił, że moi współpracownicy wiedzą, że mają nie przychodzić do mnie nawet z takimi kandydatami politycznymi, bo ich po prostu wyrzucę za drzwi. Prawie tak powiedział. W każdym bądź razie ja też tak uważam. Ja uważam, że albo ktoś jest w partii, albo nie, nawet jeżeli jest ekspertem, bo przecież wcale nie jest powiedziane, że w partii nie ma ekspertów. Może również pełnić funkcję na rynku prywatnym. Natomiast żebyśmy nie mieli tutaj żadnych wątpliwości, żadnych, i mieli czystość i jasność, to w spółkach Skarbu Państwa powinny być wybierani w konkursach ludzie, którzy nie wywodzą się z polityki.
i oni nie mogą być politykami, oni nie mogą odstawić legitymacji partyjnej i wystartować w konkursie, bo to jest po prostu nieuczciwe w stosunku do wyborców. Proszę Państwa, my tu w ogóle mamy ciekawy wielkopolski trop, poznański nawet powiedziałbym, dlatego że przecież to się też zaczęło na poziomie warszawskim od prawnika Tomasza Sójki, który zrezygnował. Ja pamiętam, bo u nas był gościem w prawnej rozmowie, kiedy zakładał struktury Polski 2050 w Poznaniu. W różny sposób był kojarzony prawniczo, między innymi z Orlenem, i w tej chwili rzeczywiście znalazł się na tej liście. My to widzieliśmy jako dziennikarze. Faktem jest, że zrezygnował. Tutaj jakby sprawa została ucięta. Natomiast w weekend pojawił się rzeczywiście Michał Gniatkowski. Ja miałem okazję wymieniać korespondencję z panem mecenasem. Rozmawialiśmy. On trochę się zastanawiał, mówi, że przecież on jest fachowcem, zna się na tym. Mówię, ale był pan na listach wyborczych. Po prostu kandydował pan z Polski 2050 w Poznaniu, z konkretnego miejsca. No a wy mówicie o odpartyjnieniu, nawet nie od politycznieniu, tylko znaczy od odpartyjnieniu. I po obu przypadkach panowie zrezygnowali, tylko ten pierwszy ze spółki, a drugi z partii. Tak to można jednym zdaniem podsumować. Panie pośle. W ten sposób można wyborców po prostu oszukiwać i mówić im, że teraz te zmiany to już są absolutnie niezwiązane z polityką. Do pani poseł z Platformy się zwracam, bo mam przed sobą... Kierze Koperska. Tak, bardzo miło. Mam akurat przed sobą Donalda Tuska, wypowiedź Donalda Tuska, który mówi, nie zrezygnujemy zupełnie z rekomendacji do rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa. To jest wypowiedź Donalda Tuska. A czym innym są rekomendacje? No właśnie wskazaniem kandydata. To nie, ale jakiego, panie pośle, jakiego? Politycznego czy niepolitycznego? No oczywiście, że polityczny. Ale nieprawda. Bo dlatego, jak polityk że wskazuje kandydata, to jest to nie. Kandydat polityczny. Gdybyście stworzyli taką jakąś apolityczną radę, prawda? Która no i na przykład Daniela Obajtka tam zaprosili, tak? Daniela Obajtka to akurat niech pani nie dotyka, bo to jest akurat taki menedżer, który jak w latach, w ciągu 8 lat rządów Platformy i PSL-u dochody Orlenu to było niecałe 3 miliardy złotych przez 8 lat, tak Daniel Obajtek spowodował, że dochody Orlenu poszybowały do 87. Bo wojna w Ukrainie, bo inflacja, to dokładnie. Wszystko wszyscy za to zapłaciliśmy. Tego, jak doskonałym menedżerem jest pan Obajtek i to was najbardziej boli. I to bolało. Wiemy, jak sprzedał część Orlenu, wiemy z jaką stratą. Że polski koncern tak bardzo urósł, że wszedł na rynek niemiecki, panie pośle, wszedł na rynek austriacki, naprawdę, wszedł na rynek słowacki, czeski. I to was tak bolało. To akurat przykład wybitnego menedżera z niesamowitymi sukcesami. Nie jesteście w stanie mu nawet zawiązać butów, bo to jest wybitny menedżer. Z pewnością menedżer. Nie jestem w stanie. Proszę Państwa, ja jeszcze dołożę jedną rzecz. Pewno. Dobrze uspokoić trochę emocje w tych postulatach, które zgłasza Szymon Hołownia. A przypomnę, on postuluje i mówi, że będzie projekt ustawy w tej sprawie, który będzie mówił to, co pan powiedział, pan poseł, czyli zakaz powoływania pracowników, parlamentarzystów, ale także zakaz finansowania partii przez członków zarządów i rad spółek. To jest ciekawy wątek. To jest ciekawy wątek. To bardzo proszę się pociągnąć ten wątek. Tak. Pani poseł Katarzyna Uberhan. To chodzi też o wpływy na styku biznes, polityka, czy pewne, to sugeruje też nie dość, że powiązania na styku biznesu i polityki, z drugiej strony pokazuje, jak to może funkcjonować, to znaczy takie właśnie rekomendowanie kogoś gdzieś, a później odwdzięczanie się w sposób z drugiej strony, w czasie bez tego kampanii. By chyba amerykańska polityka poszła, zupełnie upadła, bo tak, tam wszystko się to jest tym też pytanie, to jest pytanie właśnie też o sposób finansowania. My, nasz system jest pomyślany inaczej, to znaczy mamy w Stanach Zjednoczonych, mamy lobbystów, mamy faktycznie wspieranie przez biznes i finansowanie kampanii. W polskim prawie nie jest to, że tak powiem, dozwolone. Polskie przepisy mówią wprost, że musi to być obywatel polski, że musi być to osoba fizyczna, nie może nawet wpłacać na kampanię ze wspólnego konta, a już na pewno nie może być to konto ani firmowe, nie może być to czy osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Przepisy w Polsce są jednoznaczne właśnie po to, żeby nie było takich zależności, wpływów i nacisków. No i też pamiętajmy, że po to właśnie mamy w Polsce subwencje, które
po wygranych wyborach, czy nawet po przekroczeniu 3%. Progu, tak, 3% to już jest, mamy subwencje dla partii politycznych właśnie dlatego, żeby uniezależnić ją od tego typu zależności biznesowych i wpływów. Znaczy, dla mnie to jest jednoznacznie rodzaj korupcji politycznej. Jeżeli ktoś wpłaca, kto jest wcześniej powoływany przez członków tej samej partii na rzecz, na kampanię członków tej samej partii, no proszę państwa, no przecież możemy tu sobie tłumaczyć, jak chcemy, że on oczywiście może i tak dalej, ale to jest po prostu nieetyczne i wprowadźmy to zakaz ustawą, bo przecież już mamy dzisiaj minister Horała, tak, mamy podejrzenie tego, że to właśnie tak miało miejsce, co do spółki Enea, że przedstawiciele Rady Nadzorczej tej spółki wpłacali na jego kampanię, no i wielu, wielu innych polityków PiS-u moglibyśmy tutaj wymienić i nie może tak być, proszę państwa, bo to jest po prostu rodzaj korupcji politycznej, innymi słowy, jak ktoś dorwał się do władzy, to cały czas jest w stanie w tym kole się mielić i te pieniądze wyciągać z każdej strony, no przecież my też prowadzimy kampanię, pani poseł, ja, przecież na naszą kampanię nawet złotówki z publicznych pieniędzy nie poszło, więc proszę mi powiedzieć, jak, w jaki sposób my mamy jakby równo konkurować jako politycy, w ten sposób to partia, która dorywa się do władzy, mogłaby rzeczywiście rządzić wiecznie, bo wiecznie by miała dostęp do pieniędzy. Panie pośle, z jakim to lata? No naprawdę, pani poseł Koperska teraz, mówiąc kolokwialnie, dołożyła do pieca, bo stwierdzając, że na naszą kampanię nawet złotówka publicznych pieniędzy nie poszła. Na moją nie poszła, panie pośle, nie poszła. No jest pani członkiem Platformy, być może akurat nie, tak się nie poszła. Proszę nie przeszkadzać. Ale niech mi pani nie przeszkadza. Natomiast przecież partie polityczne dostają publiczne pieniądze, więc ta partia, którą pani reprezentuje, otrzymała też drugą pod względem wysokości, bo miała drugi wynik wyborczy, dotacje, subwencje na działalność polityczną. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. W internecie można sobie znaleźć bardzo łatwo listę biznesmenów, którzy dofinansowywali Platformę Obywatelską przez cały okres i rządów Platformy w Polsce od 2007 do 2015 i potem, kiedy Platforma była w opozycji. Ogromna ilość biznesmenów, którzy wpłacali te maksymalne kwoty dopuszczalne. Zarobione na prywatnym rynku, to jest ta różnica. No tylko że droga pani, jak teraz rządzicie, to ci właśnie biznesmeni będą beneficjentami tych rządów. Czyli a skąd można pan wie? Ależ oczywiście, że tak. Ten biznesmen, który wpłacił pieniądze, może teraz, i możemy mieć takie podejrzenie, że może teraz oczekiwać odpowiednich zmian legislacyjnych. Pan poseł wie, co mówi, jest z partii, która rządziła 8 lat. To u nich tak to chodziło, rozumiem. Więc no, teraz się dzieli doświadczeniem. Pozwólmy spuentować panu posłowi. W ten sposób myślę, że poniżej pasa teraz pani zaatakowała i proszę naprawdę... Nie, tylko tak komentuję, no bo jak... Jak poseł Kierzak-Kuberska się zastanawia, skąd pan poseł wie, no to myślę, że z doświadczenia. No to myśli pani, że jeśli ktoś coś wie na temat na przykład pedofilii, to znaczy, że jest pedofilem? Przepraszam, chce pani to powiedzieć? Proszę państwa, nie puentujmy w taki sposób. Ja mam inną puentę, bo czas nas niestety goni. Jestem ciekaw, jaki będzie ostateczny kształt tej ustawy. I jednego jeszcze jestem ciekaw, bo Szymon Hołownia zapowiada, że zmiany zaczynamy od siebie. Mówi o tym, że żadna osoba zatrudniona, czy należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych. I jeśli dziś takie osoby tam są, podadzą się do dymisji. To ciekawe. I bardzo jestem ciekaw na przykład tych, którzy rzeczywiście już tam są. I co w tym momencie z nimi? Czy oni się zostaną zmuszani do podania się do dymisji, czy nie? To taka sytuacja, choćby ta poznańska. Tam była alternatywa, albo partia, albo spółka. No i widzimy... No znaczy, tak, ale jeżeli już są takie osoby, wiemy, to podadzą się do dymisji. Wiemy o dwóch przypadkach i o dwóch różnych decyzjach, więc... No to... Bardzo, bardzo jestem ciekaw. Faktycznie, tu można pójść w dwie strony. Ale dobrze, bo mamy przyczynek do rozmowy i przede wszystkim będziemy temu się przyglądali jako dziennikarze. Dzisiaj bardzo państwu dziękuję. Dużo ciekawych tematów poruszonych i myślę takich przyszłych
przyszłościowych tematów dyskusyjnych, na przykład kwestia parytetów, czy kwot na razie, tak? To przed nami, tak, będziemy nad tym pracować. Będziemy to wszystko śledzili. Zawnioskowałam do BAS-u o opinię, także będziemy pracować nad tym. Ja także wezmę to na agendę dziennikarską. Katarzyna Kierze-Koperska, Platforma Obywatelska, Katarzyna Uberhan, Lewica, Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość, poznańscy wielkopolscy parlamentarzyści. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękujemy. Dobranoc. Dziękujemy. Dobrej nocy. Dobrego wieczoru. Dobrej.